Andrzej. Wczoraj czwórka, dzisiaj dzielimy przez pół i jest drugie miejsce. Cieszę się bardzo, no, Mariusz się zepsuł, znaczy nie do końca był w pełni sił, więc dał nam trochę poszaleć. Lunął deszcz przed samym startem, w ostatnich chwilach chłopaki naprawdę w strasznym biegu zmieniali koła na deszcze. Myślę, że mogłem zostać na tych mediach, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przydało się trochę odwagi w łukach, natomiast bardzo im serdecznie chcę podziękować, bo całą noc pracowali nad samochodem. Nie było takich problemów jak wczoraj. Wczoraj była walka z samochodem. Wczoraj tego nie chciałem mówić, bo to szukanie i zwalanie, i szukanie dodatkowych problemów, to nie o to chodzi. Natomiast dzisiaj samochód genialnie. Mam w końcu szperę. To drugie miejsce udało ci się wygrać w zasadzie podczas ostatniego podjazdu. No tak. Podobno. Nie znam dokładnie, właśnie dostałem kartkę z wynikami, natomiast cieszę się bardzo, że obojętne jak do tego doszło, w końcu tą czwórkę odsunęliśmy dalej. No chciałem jechać szybko, myślę, że ten przejazd był w miarę szybki. Tak jak mówię, Mariusz dał nam to wygrać, bo do tej pory się to nie udawało, ale kiedyś na pewno spróbujemy. W walce, czystej, bo o to chodzi.